Cześć Peter, co masz ciekawego? Cupra Formentor, 20 rok. Aha. Bardzo fajnym silnikiem. Dwulitrowa jednostka, Kodzi DNF, czyli ulubiony silnik tuningowców. Aha. Tutaj jest silnik z podniesioną mocą na 370 koni. Zamontowaliśmy więc do tego instalację gazową. W tym przypadku zestaw polskiej firmy KME, Model Sky Dale. Pokażmy poszczególne elementy. Tutaj na pierwszym planie widzimy komputer od instalacji gazowej, tutaj mamy filtr fazy ciekłej, filtr fazy lotnej i tutaj mamy wtryskiwacze gazowe. Reduktor jest na samym dole. Tak, spalanie benzyny w takim aucie jest około 12 litrów, po montażu LPG mamy spalanie około 12-13 litrów LPG, plus do tego dochodzi dotrysk benzyny, czyli oszczędzimy na każdym 1000 km blisko 380 zł, czyli po 100 tysiącach mamy około 38 tysięcy zł w kieszeni. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik mamy zamontowany w miejscu wskazanym przez klienta. Jak widzimy, miedziane kolorze podświetlenie, jak logo Cupry. Przejdźmy teraz na tył. Wlew gazu mamy pod klapką, tutaj mamy pełnowymiarowy wlew, bez potrzeby do kręcenia jakichkolwiek końcówek. Miernik w aucie mamy skromny, tutaj mamy tylko 44 litry, wydaje nam około 30-31 litrów gazu i zasięg niestety 260 km. Tak, cena zestawu, czyli instalacji KME Skydirect, ten dokument w aucie jest około 6 tysięcy złotych i zwrot następuje po około 16 tysiącach złotych. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.